Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu. Kłaniam się nisko i zapraszam na najnowsze doniesienia dotyczące Bachmutu, tego co dzieje się w okolicach Bachmutu, oczywiście na froncie wojny na Ukrainie. Na początku jednak zachęcam Państwa jak zwykle do tego, żeby kliknąć łapkę w górę, jeżeli Państwu ten materiał się spodoba, do uczestnictwa w dyskusji, w komentarzach. Jeżeli Państwo tego nie robią, także do subskrypcji kanału, wówczas będą otrzymywali Państwo powiadomienia dotyczące nowych filmów, które pojawiają się na kanale politycznym. Teraz przejdźmy do głównej informacji, która dziś w mediach ukraińskich i polskich przewija się w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie, a mianowicie rzekome wycofanie się wojsk ukraińskich z Bachmutu, rozkaz, który miał paść, kwestia tego, że właśnie ukraińscy żołnierze, którzy znajdowali się w Bachmucie i okolicach Bachmutu, mieliby się wycofać. Ta informacja pochodzi, a w zasadzie wzięta jest wyłącznie z jednej wypowiedzi Roberta Browdiego. To jest żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy, założyciel jednostki rozpoznania powietrznego Ptaki Madziarów. Tak mówiąc bardzo kolokwialnie, jest to grupa głównie dronowa, która zajmuje się właśnie rozpoznaniem. No i kiedy to Robert Browdi poinformował swoich odbiorców na mediach społecznościowych o tym, że otrzymał taki rozkaz, niemal natychmiast pojawiły się doniesienia o tym, że cały Bachmut będzie ewakuowany. Co powiedział Robert Browdi, bo to myślę jest dosyć ważne, to jest cytat, dokładny cytat z jego wypowiedzi, która pojawiła się, krótkie nagranie, które pojawiło się na jego m.in. kanale Telegram. W środku nocy jednostka Ptaki Madziarów otrzymała rozkaz bojowy natychmiastowego wycofania się z Bachmutu na nowe miejsce działań wojennych. Jakie są przyczyny przeniesienia w krytycznym dla Bachmutu momencie, kiedy spędziliśmy 110 dni tutejszej służby bojowej? Jestem przede wszystkim wojskowym, więc nie będę komentował rozkazów dowództwa obrony Bachmutu. A więc widzą Państwo doskonale jeden w zasadzie bardzo krótki cytat odnoszący się do tego, że wspomniana jednostka ma z Bachmutu się wycofać, jednostka dronowa, jednostka obserwująca pole walki. No i niemal natychmiast to, tak jak powiedziałem, wywołało całą lawinę komentarzy, całą lawinę wpisów dotyczących aktualnej sytuacji. Między innymi Jarosław Wolski napisał, że iż jego zdaniem ta decyzja o wycofaniu się jest już podjęta, trwa w zasadzie wycofywanie się, a nawet część wojsk została już jego zdaniem wycofana. Oczywiście postanowiliśmy to, Szanowni Państwo, sprawdzić, korzystając z naszych źródeł, i zapytaliśmy dwóch żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, jak u nich wygląda sytuacja, czy faktycznie otrzymali rozkaz o tym, aby się z Bachmutu wycofać. Mowa o Petro Wołoszence i Marku z pułku Kalinowskiego. Obydwu tych panów znacie z anteny kanału politycznego, znacie Państwo, bo robiliśmy z nimi wywiad. Oni znajdują się bezpośrednio w Bachmucie, tam uczestniczą w walkach. I najpierw, to będą bardzo krótkie cytaty, ale naprawdę myślę, że znaczące w tej sprawie, czyli najpierw Petro Wołoszenko, z którym rozmawiałem dosłownie kilkanaście minut temu. Sytuacja jest bardzo trudna, ale kontrolowana. Nie ma rozkazu wycofania się z miasta. I od razu mogę Państwu powiedzieć, że również udało mi się skontaktować z Markiem. To jest oczywiście bardzo trudne, bo żołnierze cały czas są jednak na polu bitwy, więc ten dostęp do internetu jest trudny też. No, nie ukrywajmy, nie odpisują oni od razu, ale po chwili otrzymałem również odpowiedź od wspomnianego Marka, czyli Białorusina walczącego w pułku Kalinowskiego, znajdującego się w Bachmucie. I to jego odpowiedź na moje pytanie, jak wygląda sytuacja w Bachmucie. Bój trwa, jest bardzo ciężko, ale trzymamy się na pozycjach. Wszystko w porządku. A więc widzą Państwo doskonale komunikat jednego i drugiego żołnierza, będącego tam, mówi jasno, nie otrzymali jak na razie, nie otrzymali rozkazu o tym, żeby wycofać się z miasta. Cały czas ten bój trwa, cały czas znajdują się w Bachmucie lub okolicach i prowadzą swoje działania. No to teraz będą trochę dłuższe wypowiedzi, trochę dłuższe cytaty. Dwie osoby oczywiście bardzo popularne na Twitterze, to są polscy analitycy, a dokładnie korespondent wojskowy bezpośrednio z Ukrainy i analityk. Rozpoczniemy od Mateusza Lachowskiego, czyli korespondenta Polsatu News, który jest blisko frontu, jest praktycznie w okolicach Bachmutu i też stara się relacjonować na bieżąco te wydarzenia. I również Mateusz Lachowski, co ważne, podkreśla, że na razie, na chwilę obecną, w momencie, kiedy to nagrywamy, ja Państwu mówię, jest godzina 17:23, w momencie, kiedy to nagrywamy, nie ma możliwości, nie ma takiego rozkazu, aby wojsko ukraińskie z Bachmutu się wycofało. Ale zobaczmy, co pisze Mateusz Lachowski na ten temat. Sytuacja obrońców Bachmutu stale się pogarsza, jednak plotki o odwrocie są przedwczesne.
Żołnierze ukraińscy dalej kontrolują centrum miasta. Mam nawet informację, że kilka pozycji za rzeką jest dalej kontrolowanych przez Ukraińców. Wczoraj Rosjanie zniszczyli most w miejscowości Chromowe, przez który prowadziła droga do miasta. Dementuję plotki. Nie został on wysadzony przez Ukraińców. Potwierdziły to dwa źródła. Zacytuję jedno z nich. Ostrzelali most z daleka. Trafili w miny, które były przygotowane pod nim, gdyby trzeba było go wysadzić. To standardowa praktyka. Wysadzenie mostu pogarsza możliwości zaopatrzeniowe Bachmutu, ale Ukraińcy dalej mogą używać dróg polnych, z których korzystali już wcześniej. Teraz ważne, to może się zmienić w każdej chwili. I kolejny cytat, dalsza część. Sytuacja jest na tyle trudna, że choćby zaraz czy dziś w nocy Ukraińcy mogą zdecydować się na wycofanie wojsk z Bachmutu. W tej chwili jednak żołnierze ukraińscy dalej są w mieście i go bronią. A więc kolejne źródło potwierdzające, kolejna osoba, która potwierdza obecną sytuację Bachmutu. Państwo mogą w tym momencie zobaczyć, jak to wygląda na mapie. Zresztą za chwilę również w trakcie cytatów kolejnej osoby, analityka Michała Nowaka, będziemy Państwu pokazywać, jak to mniej więcej w tym momencie wygląda. Także wiemy doskonale, że sytuacja jest trudna. Wiemy doskonale, że cały czas siły rosyjskie dość mocno napierają na Bachmut i na tą część miejską, a także od północy i południa, ale tak jak to podkreślam, proszę nie wierzyć w informacje, które do tej pory się pojawiały o tym, że siły zbrojne Ukrainy postanowiły się z tego miejsca wycofać. No to przejdźmy do Michała Nowaka, z którym miałem okazję niedawno rozmawiać, między innymi również o Bachmucie. No ale teraz aktualna sytuacja, z opis tego, co jego zdaniem, z jego źródeł dzieje się właśnie w mieście Bachmut. Rosjanie na skrzydłach Bachmutu nadal naciskają w kierunku obu dróg. Walki trwają w rejonie Krasne na południu oraz Chromowe i Bogdaniwki na północy. Drogi są pod rosyjskim ostrzałem, ale nie zostały przecięte. Możliwości korzystania z drogi utwardzonej są niewielkie, ograniczają się do nocy. Ukraińcy korzystają z przygotowanych traktów nieutwardzonych, ale zaczęły się roztopy, co zmienia je w błotne pułapki. Obecnie Rosjanie zintensyfikowali naciski na sam Bachmut, atakują z trzech kierunków na zabudowania miasta. Coraz mocniej wgryzają się we wschodnie dzielnice, spychając Ukraińców ku rzece. Wniosek, jaki nasuwa się w tej sytuacji, jest następujący. Rosjanie nieszczególnie chcą domykać pierścień okrążenia. To by oznaczało drugi Mariupol w mniejszej skali, przedłużające się ciężkie walki miejskie, które zabiorą czas i doprowadzą do wysokich strat. Zamiast tego Rosjanie woleliby zmusić Ukraińców do odwrotu pozostałym pod ich kontrolą wąskim przejściem na zachód. Odwrót pod ostrzałem przez błota to oznacza potencjalne zdziesiątkowanie ukraińskich jednostek podczas ewakuacji. Ukraińcy ograniczyli garnizon miasta, wycofali już wcześniej ciężki sprzęt, ale póki co nic nie wskazuje na całościowy odwrót z miasta, mamy więc mały pad. Rosjanie nie chcą domykać okrążenia, Ukraińcy nie chcą wpaść w pułapkę i się wycofać. Informacja o wysłaniu posiłków do miasta przez Kijów może wskazywać na przygotowania do wyprowadzenia nowego uderzenia na skrzydle. Pytanie o cel, czy będzie chodziło o zabezpieczenie drogi i wyprowadzenie garnizonu, czy o przedłużenie obrony uporczywej. Wysokie straty ponoszą obie strony. Niedawno jednak z ukraińskich żołnierzy mówił o utracie jednej, dwóch kampanii dziennie. Ukraińscy strzelają diamentami, wytrącają zarówno żołnierzy, jak i brygad kadrowych. Rosjanie nadal rzucają ciężar walk na Wagnera. To nam nie może umykać. Bachmut upadnie. Nie ma wobec tego wątpliwości. Pytanie o to, na co zdecyduje się Kijów. Wszystko zależy od decyzji władz politycznych oraz ukraińskiego dowództwa. Bachmut to symbol, ale również istotny punkt do kontynuowania działań Rosjan, działań w obwodzie donieckim. Zakładając, że dla Rosjan celem wojny jest opanowanie Donbasu, to Bachmut ma kluczowe znaczenie do wyjścia na Słowiańsk oraz Kramatorsk i Konstantynówkę oraz Pokrowsk. Soledar i Bachmut daje Rosjanom perspektywę zamienienia zabudowań w punkty wyjściowe do dalszej ofensywy. Ostrzał ukraińskich pozycji będą prowadzić zabudowań pod ziemią kopalnie soli, ukrywają skład amunicji. To, co można potwierdzić, to znaczną dozą prawdopodobieństwa, to ukraiński odwrót ze wschodniej części miasta za linię rzeki. Odwrót z zachodniej części nie uzyskał potwierdzenia. Pojawiły się zaprzeczenia ze strony
ukraińskiej. To są wpisy na Twitterze Michała Nowaka, analityka Nowego Ładu. Zakończył tym, że nie ma informacji o potwierdzeniu wycofania się z terenów zachodnich. Nie uzyskało to potwierdzenia i tak jak Państwo widzieli, jeśli chodzi o moich rozmówców, oni tutaj też jasno potwierdzają informację, że absolutnie jak na moment nagrywania tego programu o wycofaniu się wojsk ukraińskich z Bachmutu nie możemy absolutnie mówić. To wszystko, jeśli chodzi o aktualną sytuację w Bachmucie. Oczywiście będziemy to obserwować na bieżąco. Jeżeli coś się zmieni, także poinformujemy Państwa, czy to za pomocą portalu, czy w kolejnym naszym filmie. Z mojej strony jak na razie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam oczywiście do komentowania pod tym filmem, łapkowania w górę, klikania łapek w górę, jeśli Państwu ten materiał się spodobał, i do subskrypcji kanału, żeby otrzymać powiadomienia dotyczące nowych filmów, które w najbliższym czasie będą pojawiały się na kanale politycznym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.